Na program Dasz Bur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Firma Kaliber. Koniec lipca to taki czas, kiedy już w wielu miejscach bardzo mocno posunięte są żniwa. Bardzo dużo z pól zaczęło być sprzątane przez rolników. No i co? No i to jest taki czas, kiedy zaczynamy używać na przykład takiego wabika, który wydaje takie dźwięki. Ruja u saren. No właśnie, czy ta ruja jest, czy jej nie ma? Ciężko to wszystko określić. W każdym miejscu wygląda to troszkę inaczej. U mnie jak dotąd, gdy pozaglądałem sobie w kilka miejsc, no wyszło na to, że ta ruja jeszcze się nie ruszyła. No ale przyjechali już niestety koledzy z zagranicy. No i prawie wszystkie rewiry najlepsze są zablokowane. Jeden obwód tylko został do polowania. No i cóż, a w nim też nie ma rogaczy, przynajmniej jak na razie, dla nas, dla myśliwych z koła łowieckiego Orlik do polowania. My możemy sobie popatrzeć, posłuchać, pochodzić i poczekać, aż skończą polować myśliwi z zagranicy. Jak coś zostanie, to może zarząd łaskawie nam pozwoli, no ale tak to już bywa. Za to jesteśmy gdzieś w pobliżu dużego pola kukurydzy, gdzieś, gdzie skoszono już rzepak. No i trzeba popatrzeć za dzikami, no bo tych pól trzeba pilnować. Mam też wabik tego typu. A więc lisek, może jakiś wyjdzie teraz z wieczora. Więc pójdziemy, popatrzymy i zobaczymy. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. A więc ruja chyba się jednak rozpoczyna, bo pewien rogacz, który jest w niedalekiej odległości, zareagował na wabik i próbuje iść w naszą stronę. Niestety mam aferę na wierzchu i muszę ją zamknąć w klatce. Afera, chodź! Chodź tu do mnie, chodź! Chodź tu do mnie! Rogacz wszedł w zagłębienie i nie widzimy go, ale spróbujemy jeszcze go podciągnąć. Podjechaliśmy sobie praktycznie pod samą ambonę, no ale z tej ambony korzystać raczej nie będziemy. Ja nie lubię siedzieć na ambonie. Jakby zawsze ten podchód i to, że mogę pochodzić sobie po jakimś fajnym terenie, jest dla mnie dużo, dużo fajniejsze. A poza tym, no, tutaj przy tym bagienku, o! Chyba się zdenerwował pan rogacz, bo zobaczył nas. Tak, na brzegu jest tego. A nie, przepraszam. To rudy Mikita.
młody rogacz, który wcześniej reagował na wap, teraz jak nas widzi, ucieka w kukurydzę. I nieważne, że tam jest ogrodzenie elektryczne. Po prostu wbiegł sobie i tyle. Wyszliśmy sobie tutaj na środek pola, żeby zobaczyć z drugiej strony tej takiej kępy śródpolnej, takiej dużej remizy, bagienka czy czegoś nie ma, bo często w dołku gdzieś tam potrafią wyjść sobie dziki i sobie buchtować, albo jakiś drapieżnik, tak jak wcześniej ten list, którego widziałem, czmychnął sobie, no był sobie jakiś tam rogacz, sarnia, inne rzeczy. No. Nawet nie użyłem wabika. Dlaczego? Bardzo często jest tak, że widzicie jakieś dzikie zwierzę, które chcecie przywabić, no i ono was też widzi. Zaczynacie używać wabika i ono szybko ucieka. Wabika należy używać wtedy, kiedy zwierzyna was nie widzi. Jak już ona was zauważy, to przestańcie używać wabika. Nie używajcie go. Dlatego, że za każdym razem przy następnym spotkaniu ta zwierzyna będzie kojarzyła już pewien odgłos, jeżeli nie będzie taki bardzo zbliżony do rzeczywistego, z tym, że wydaje to człowiek, który jest niebezpieczeństwem. A więc kiedy wabimy, staramy się być w ukryciu albo w takim miejscu, kiedy zwierzyna nas nie widzi. A jak już nas widzi, to raczej nie przywabiamy. Albo robimy to bardzo spokojnie, tak, no, kilka piśnięć, jakiś jeden dźwięk po to, żeby ta zwierzyna jeszcze miała jakieś wątpliwości, spróbowała wykonać jakiś ruch albo ustawić się inaczej tak, żebyśmy mogli oddać skuteczny strzał. A więc jak wabimy, to musimy być raczej w ukryciu albo w takim miejscu, żeby zwierzyna nas nie widziała. Kiedyś, kiedy były żniwa, bardzo długo po żniwach zostawiał rolnik teren jeszcze ze ścierniskiem, czy też ze rżyskiem. No i mieliśmy fajne polowania. Dzisiaj, jak widzicie, po tym jak zostało zebrane zboże, teren jest bardzo szybko uprawiony. Stależowane wszystko, poprzecinane wszystkie korzenie, po to, aby szybciej rozpocząć jakby pracę ziemi, żeby ta warstwa próchniczna szybciej powstawała, a być może będzie tutaj coś posiane jeszcze jako poplon. No, mamy w końcu koniec lipca, więc ten czas, kiedy ta ziemia jeszcze może coś urodzić, zawsze jeszcze jest właściwy. Czy to dobrze, czy źle? Ja bardzo lubiłem, jak rolnicy zostawiali właśnie te ścierniska, rżyska, bo polowało się na takim terenie fantastyczne. Dzisiaj zmienia się właśnie ten system uprawy roli, a więc ta zwierzyna również wtedy już nie chodzi po tych zaoranych, po tych już stależowanych terenach, ale jeśli byłoby ściernisko, to bardzo chętnie by tam chodziła, próbowała wybrać jeszcze troszeczkę ziarenek tego wszystkiego. Tak to jest po skoszeniu kukurydzy na przykład, po tym jak wykopane są ziemniaki, buraki, zawsze jeszcze gdzieś tam te dziki kręcą się i próbują znaleźć coś dobrego do jedzenia. A tutaj, tu niestety
Już tylko piach i tyle. Choć można znaleźć jeszcze troszkę ziarenek. Mimo wszystko zwierzyna wolałaby, żeby tutaj było ściernisko albo rżysko. Fajne miejsce pomiędzy dwoma remizami. W dole jeszcze troszeczkę bagienka. Spróbujemy załapić jakiegoś drapieżnika. Póki jest jeszcze jasno, fajnie, widać całkiem nieźle. Zobaczymy, może przyjdzie do nas jakiś lisiur. Tam gdzieś w oddali był jeden, ale czy jakiś się skusi na wabik? Tego nie wiem, ale zaraz spróbuję. Często gęsto jest tak, że kiedy wabimy lisa odgłosem zająca, na ten odgłos przychodzi też inny zając, który jakby idzie na pomoc temu drugiemu zającowi, który krzyczy biedny, dławiony przez jakiegoś drapieżnika. No właśnie, ale drapieżnika jak na razie nie widać. No i nasz wieczorny podchód powoli chyba dobiegnie końca, bo nic ciekawego, co nas interesuje, na razie nie udało się spotkać. Poczekamy sobie tutaj jeszcze gdzieś nad polem kukurydzy, może coś tam z tego pola wyjdzie, a może z tego bagienka. No i pora najwyższa już, bo już robi się naprawdę ciemno, założyć nakładkę noktowizyjną, która jest bardzo poręczna, mała. Można ją trzymać w kieszeni, raz, dwa, trzy i założona na sztucerze. Teraz chciałbym wam powiedzieć jeszcze kilka słów na temat pewnej aktywności, na którą chciałbym zaprosić was we wrześniu. Pewnie niektórzy z was zauważyli już na Facebooku moim albo gdzieś na Instagramie zaproszenie na taką imprezę, która nazywa się Pieszo przez Bory. Bardzo chciałbym was zaprosić właśnie, żebyśmy sobie pochodzili pieszo przez Bory.
to taka bardzo fajna impreza, która ma już kilka lat. Jest organizowana przez zespół pewnej dziewczyny, która postanowiła pomóc dzieciom, które no, są w hospicjum. No i przez to, że dużo fajnych ludzi, którzy kochają las, którzy kochają outdoor, bycie gdzieś tam poza terenem miejskim, zebrała tych wszystkich ludzi, no i postanowiła zebrać trochę pieniędzy, funduszy i połączyć przyjemne spędzanie czasu na świeżym powietrzu z pomaganiem właśnie potrzebującym dzieciakom, które są w hospicjum. I na jedną z takich edycji, która będzie miała miejsce między 17 a 19 września, chciałbym Was zaprosić. Wejdźcie na stronę pieszoprzezbory.pl albo odszukajcie wydarzenie Pieszo przez Bory gdzieś na Facebooku, na Instagramie, na moim, albo po prostu wpiszcie Pieszo przez Bory i znajdziecie tam wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, aby pojawić się na tej edycji. Będę tam ja, będzie tam bardzo dużo fajnych, ciekawych osób, które będą chciały opowiedzieć o swojej pasji. Jednym z ambasadorów jest na przykład taki człowiek Nawal, być może znacie go, były żołnierz jednostki Grom, człowiek, który potrafi przetrwać w terenie praktycznie chyba w każdych warunkach, uczy także innych jak przetrwać. Ja pojadę tam po to, aby opowiedzieć wam, osobom, które tam będą, o tym, jak wygląda pasja łowiecka, jak wygląda łowiectwo naprawdę. Powiedziałem, że odpowiem na każde pytanie, nawet najtrudniejsze, i opowiem, jak w rzeczywistości ta nasza pasja łowiecka wygląda. Oczywiście nie może tam zabraknąć także dzikiej kuchni, bo skoro pojadę tam, ja zabiorę ze sobą coś dobrego do zjedzenia, a więc będzie jakiś live cooking, przygotuję coś smakowitego, coś dzikiego, coś zrobionego na ogniu, coś, co powinno Was zachwycić. A być może będą dzikie burgery, może zabierzemy tam mojego food trucka, dziką kuchnię i będziecie mogli skosztować czegoś naprawdę niesamowitego. Oczywiście będziemy tam przez kilka dni, będzie moja ekipa, będziemy mogli razem wspólnie cieszyć się ze spędzania czasu właśnie idąc pieszo przez Bory. Zabierzcie ze sobą swoje dzieci, zabierzcie swoje pociechy, zabierzcie psa, kota. Nie wiem, czy kota tam warto zabrać, ale psa zapewne tak. Pójdziemy na fajny spacer i zrobimy coś dobrego. Nazbieramy pieniądze dla dzieci z hospicjum, które bardzo mocno potrzebują naszego wsparcia. I cieszę się, że zostałem zaproszony w ogóle na tą imprezę. A jak ta impreza wyglądała, jak wyglądały poprzednie edycje, jeżeli chcielibyście wiedzieć, zobaczyć, jak to wszystko jest, no to już za chwileczkę zobaczycie to w materiale. Naprawdę postarajcie się znaleźć te kilka dni czasu. Ma być fajna pogoda, na pewno fajna ekipa, bardzo dużo różnych ludzi zakochanych, jeszcze raz powiem, w lesie, outdoorze, w tym wszystkim, co jest ważne nie tylko dla mnie, ale dla innych osób również. Pewnie będą też tam osoby, które nie zawsze lubią myśliwych albo nie wiedzą zbyt dużo o łowiectwie. I właśnie po to chciałbym, żebyście byli tam ze mną, bo będzie nam łatwiej rozmawiać, przekonać ich do tego, że jesteśmy fajnymi ludźmi, którzy również angażują się właśnie w takie charytatywne przedsięwzięcia i wspólnie wesprzemy ten fajny cel, a więc pomoc, zebranie pieniążków dla dzieci z hospicjum. Zrobiło się już naprawdę ciemno, więc ja zamontuję, pozwolicie, już sobie nakładkę noktowizyjną, bo coś tam, jakiś dziwny odgłos słyszałem, który dobiega gdzieś tam zza pleców mojego operatora. Być może to jakiś dzik, nie wiem, zaraz sprawdzę sobie w kamerze termowizyjnej. Ja tu postoję, poczekam na jakiegoś dzika, aby tymczasem popatrzcie w kalendarzu, bo pewnie macie wolne. 17-19 września, Bory Tucholskie, Mąkowarsko. To właśnie tam możemy wspólnie się spotkać i pomóc potrzebującym dzieciom. Fajnie spędzony czas, dobrze zainwestowane
parę groszy. Może przywieziecie ze sobą coś ciekawego. Jakieś gadżety, jakieś rzeczy przygotowane dla ludzi outdoorowych przez ludzi z outdooru. Bądźmy tam razem. Coś tam rzeczywiście jest. Często krople potu, które spływają z nosa, najgorzej jeżeli spadną w nasze świeżo co usypaną kubkę z żarzącym się tym proszkiem drzewnym, no to wtedy jest porażka, więc musimy na to wszystko zwrócić uwagę. Pokażę wam teraz, jak wygląda ta praca. Na początku powoli, tak żeby złapać tempo. No i jak podobało wam się to wszystko, to co zobaczyliście, pieszo przez Bory, to naprawdę fajna impreza, na której nie może was zabraknąć. To taka aktywność outdoorowa. Myślę, że we wrześniu będzie jeszcze na tyle fajna pogoda i cieplutko, że warto będzie wyskoczyć na te 2 dni do lasu. Jak widzicie, moja nakładka noktowizyjna jest w moim ręku, a nie na broni, bo przed chwilą muszę się przyznać, zaliczyłem staromodne pudło do lisa. Podciągnąłem go troszeczkę do siebie w miarę blisko, no ale jednak był jeszcze na tyle daleko, że ten strzał, no jak to się mówi, skopałem. No i poszedł sobie lisek cały i zdrowy. No ja cóż, no ja wyznacie o tej porze, to niestety widzę, ale na bardzo bliską odległość. No, żeby widzieć dalej, to muszę założyć nakładkę moją z powrotem. No, ale niestety już na drapieżnika tym razem już nie popoluję, tylko na dzika. Ale na dzika to trzeba będzie się gdzieś zasadzić troszkę w innym miejscu. I tam właśnie pojadę. No cóż, noc, jeszcze księżyca nie ma, będzie później, jest ciemno. Ta nakładka przyda się jak znalazł. To
to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Niestety, pudło. Ostatnio nic nie udaje się upolować. Jakoś święty Hubert, jak to się mówi, omija nas, jeśli chodzi o swoją łaskę. Dzisiaj pudło. Z mojej winy. Tak to czasami bywa. Mam nadzieję, że następnym razem będzie już skutecznie. Może wybierzemy się na rogacza. Mam ochotę pojechać sam na polowanie, zabrać kamerę i poopowiadać wam, pokazać, jak to wszystko wygląda. Teraz w termowizorze gdzieś tam w oddali widziałem, że rójka jednak tutaj powolutku się zaczyna, więc te rogacze na wap będą przychodzić. No, w związku z tym muszę znaleźć łowisko, gdzie będę mógł zapolować na rogacza i pokazać wam, że coś tam potrafię i spróbuję go przywabić w miarę blisko i wybrać jakiegoś selekta, myłkusa, a może jakiegoś rogacza łownego. Dzisiaj to zostanie mi tylko jeszcze poczekać na dziki. A z wami widzę się za tydzień w kolejnym odcinku programu łowieckiego Dasz Bur. Trzymajcie się, odpoczywajcie, bo to jeszcze w końcu wakacje. A już niedługo, no co już niedługo, no rozpocznie się rykowisko, tylko skończy się ruja. Na kaczki musimy poczekać do września. Dasz Bur.